Przytuły to niewielka gmina na Podlasiu. Liczy trochę ponad 2000 mieszkańców. I tak jak dla starszej babci, to dobrze. Jest kilka sklepów, szkoła, urząd gminy. Są uśmiechy na twarzach mieszkańców. Zwierzęta też wyglądają na szczęśliwe. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie to miejsce plasuje się na pierwszej pozycji w rankingu najbiedniejszych gmin w Polsce. Czy tak tu biednie faktycznie jest, jak te rankingi mówią, czy nie? Nie, już tak biednie nie. Drogi wójt robi, no to co to? Nie jest ostatnia gmina, żeby to tak było. Właściwie nie jest dobrze u nas. To gmina biedna, nie mamy jeszcze tak dróg porobionych, zobaczy pani. Jeden jest szczęśliwy, drugi nie, no wiadomo, jak to w życiu jest. Muszę powiedzieć, że raczej nie odczuwa się tak, ja przynajmniej nie widzę tego, że tam ludziom się źle się dzieje. A z czego ludzie tu żyją? Sieją kukurydzę, chowają krowy, trzody mało chowają, u nas więcej jest nastawione na bydło. Reszta trochę pracuje, trochę pani tak wegetuje i to tak to jest. No. A pan pracuje czy wegetuje? Ja wegetuję. Otwarte, ale jednocześnie pani sobie siedzi wygodnie w domu za sklepem. To jest pomysł na biznes. To klientów jakby nie ma. Dzień dobry. Czy pani Janina? Super sobie pani to wymyśliła. Niby w pracy, a jednak w domu. No właśnie. Pani Janino, chcieliśmy zapytać, jak się żyje w najbiedniejszej gminie w Polsce? Bogata nie jest, ale może aż taka biedna nie jest. Pani ma własny biznes. No, proszę pani, ten biznes to mnie kosztuje dokładkę emerytury. Kościół jest wspaniały, otoczenie, cmentarz. Dają, no, ile kto może. On, nasz ksiądz, nie wymaga, żeby tam, że masz tyle, dać tyle. Tu dają więcej jak w miastach. No muszą dać coś, no bo wierzymy w Boga, prawda? W miastach to dają po 2 złote, jak widzę tam po 5, a tu to leży dużo po 10, nawet po 20. Czyli takie biedne przytuły wcale nie są? Nie, uważam, że nie.